To był 1 kwietnia 2001 roku. Byłem w domu i oglądałem telewizję, kiedy nagle usłyszałem uderzenie w tylne drzwi mojego domu. Nie wiedziałem, kto lub co to było. Pomyślałem, że to pewnie tylko szop albo jakieś inne zwierzę, więc nie przejąłem się tym i oglądałem dalej telewizję. Jednak nigdy nie zapomnę tego, co usłyszałem chwilę później. Ktoś wyszeptał: "Idę po ciebie." Odwróciłem się, żeby zobaczyć, kto to, ale nikogo tam nie było. Wyszedłem na zewnątrz i krzyknąłem: "Kto tam jest?" Wróciłem do środka i wtedy go zobaczyłem. Był tam mężczyzna z białą maską królika, trzymający nóż kuchenny. Pobiegłem do kuchni, chwyciłem nóż i zapaliłem światło. A wtedy facet zdjął maskę. To był mój przyjaciel Fred. Odetchnąłem z ulgą, a on krzyknął: "Prima aprilis." Zapytałem, jak udało mu się podejść tak blisko, kiedy szepnął mi do ucha. Wyglądał na zdezorientowanego. Ku mojemu zdziwieniu powiedział, że nie szeptał mi do ucha. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że ktoś jest w moim domu. Powiedziałem Fredowi, żeby się schował i zadzwonił na policję. Kiedy policjanci dotarli na miejsce i przeszukali dom, znaleźli mężczyznę z długimi czarnymi włosami, który rabował rzeczy z mojego domu. Miał pistolet i nóż kieszonkowy. Policjanci powiedzieli mi, że wyszedł z więzienia kilka dni temu.